Cześć wszystkim, witam was serdecznie w nowej części. Jak widzicie, mamy nową szkołę. Na kanale mam filmik z urządzania tej szkoły, zbudowania, także zapraszam was do obejrzenia. Powiem wam, że bycie nastolatkiem w tej grze jest mega ciężkie. Ona jest dosłownie tak wyczerpana. W ogóle nie ma nawet lekcji zrobionych. W jaki sposób ty się możesz uczyć do tych sprawdzianów ogólnie? Aha. Możesz się pouczyć trochę, bo w sumie, też ty masz w sumie dobrą ocenę, biorąc pod uwagę to, że praktycznie się nie uczysz. No dobra, ale ty w sumie nie masz zabawy. Czy ktoś robi T-pose? Czy ktoś to widzi? Tak! Oglądaj. W sensie, co ty masz? Nie. Dołącz. Dołącz do wyzwania. Stop, stop. O, weź udział. Nie oglądaj, tylko weź udział. Jeee! Udało się. Zamieść 5 strojów na trendy. Okej, no tego jeszcze nie robiłam. Okej, czy tu mamy te psikusy zaliczone? Nie. Za ile mamy lekcje? Za 15 minut. Czy ty jesteś nauczycielem? Tak. To tu zróbmy psikusa. Dobra, już nie rób tego T-pose'a. Tylko rób psikusa, a potem idź tu. O! Czyli można zostać, żeby się pouczyć. Fajnie. Ty masz lekcję, co ty robisz? Halo, jak ona może dołączyć do lekcji? Ja nie wiem, gdzie są jej lekcje. Weź udział w zajęciach ze sztuki. Halo. Ogólnie, no jak widzę, jest za mało ławek. Ale nie wiem, w jaki sposób ja mogę dołączyć do lekcji. Darling zaprosiła nas na bal jako przyjaciele, ale okej, jasne, że z tobą pójdziemy. No, jak słodko. W jaki sposób ja mogę wziąć udział w lekcjach? O nie, dyrektorka tu idzie. Czy będziemy mieli kłopoty? Okej, fajnie, no niezbyt wzięliśmy udział w tych lekcjach chyba. Aha, zostaliśmy po lekcjach! O nie! Dobra, ogólnie z tego co widzę, to zabrakło chyba 3 biurek. Także będziemy musieli to dołożyć ogólnie. Ale okej, no spełniło nam się to, że mamy kłopoty. Także spoczko. Zachowuj się przyjaźnie. No to weź tutaj się zachowuj przyjaźnie z Darling. Ale to jest przeurocze, że nas zaprosiła. O, jak słodko. Co to jest? Flirtuj ze sobą. Aha. Ścianka wspinaczkowa. Skąd ja wezmę ściankę wspinaczkową? Darling, stój. Bo ja się w końcu nie zachowywałam przyjaźnie wobec ciebie. Idź z nią poplotkuj. Przyjaźń aż po grób, tak. Co tu jest? Cofnij zaproszenie. Okej. Aaaa, super. Dobra, ty jesteś głodna, weź sobie tam mów coś do zjedzenia. Jakieś nowe odczucia w ogóle mamy. Jak to się patrzyło? A tu. Głęboka więź. No. Wiecie, ona też potrzebuje swojej pierwszej miłości, także no zobaczymy, co się wydarzy na balu. Czy ty jesz? Aha, jeszcze nie dostała siedzonka. Haj, no jej nie dostaniesz. Okej, okay, no dobra. Idź na lekcję, tym razem może ci się uda. No. A dobra, już myślałam, że ona znowu będzie jakieś tam wariacje robić. Okej, raz, dwa, nie ma siedzeń. No wychodzi na to, że 3 osoby. Nie, 4, bo tam jeszcze Darling, ale Darling sobie poszła, stwierdziła, że idzie do domu. Także no będę musiała to naprawić i dostawić jeszcze ławek. Ale dobrze. O, się zaprzyjaźniliśmy bardziej z nimi w czasie tutaj. No dobra, no ona chyba nie pójdzie już do tego klubu w ogóle. Już miałam ją przecież z tego klubu
wyciągnąć, że tak powiem. Dobra, odrabiaj lekcje. Chociaż ty masz beznadziejną zabawę. Czy możemy to jakoś poprawić? Zabawę? Zagraj w ping-ponga przeciwko, może nie przeciw dyrektorce. O, Savannah. Czy to jest jakiś strajk w tej szkole? Co oni robią? Aha, możemy dołączyć do drużyny futbolowej. Tamten się fontannie chlapie. A ty? Do jakiej drużyny? O, drużyna informatyczna. To dołączmy może na razie do tej informatycznej. Oh my god, co się dzieje? No wszyscy chcą ze mną iść na bal? Oh my god. No sorry, ale ja już jestem umówiona, z kim idę na bal, prawda? To chyba się nie anulowało, co nie? No przepraszam, no, ale no nie mogę. Dostaliśmy z nim minusowe serduszko w ogóle. A zaprosiła nas jako przyjaciele. W sensie, to miało być przyjacielskie wyjście. O. Halo, co się dzieje? Okej, i co my tu mamy do robienia? Osiągnąć drugi poziom programowania. Dobra, to będziemy musieli w domu. Czyż ta moja kara się zakończyła? Chyba tak, co? W sensie nie wiem, bo taka ta kara była, że... Że nie wiem. Dobra, wracamy do domu. W każdym razie, bo już jest późno. W sensie ona już jest zmęczona po prostu. Czemu jej ta zabawa jakoś tak tragicznie rośnie, mam wrażenie. A ja w ogóle wiem, co chciałam. Czekajcie. Gdzie się patrzy? Tu. Nie. To nie to, co chciałam. Gdzie są te takie rzeczy, co się za te punkty aspiracji? A tu, dobra. Bo w sumie tak się zastanawiałam. Czy może tutaj sobie z czegoś nie skorzystać? Czy tu jest coś takiego, wiecie, co nas jakoś faktycznie wspomoże? Nie bardziej, jak już potem się zajmiemy na przykład tymi duchami, to tu będziemy mieli rzeczy do skorzystania, ale tak teraz to w sumie jakoś szczególnie. To może spróbuj pograć w grę, chociaż ona chyba nie lubi grać. Nie, dzięki bez. Nie zawracaj mi gitary. No, ona chyba tak jest niezbyt lubi. Nie mogę. Okej, przez to jej nie rośnie w ogóle zabawa, bo nie lubi grać w gry. To może potańcz. Czy to ci pomoże? No bo musisz jakoś sobie zapełnić to. O, okej, to jakby zdecydowanie jej pomaga. Także okej, jak potrzebuję zabawy, no to czas na tańczenie. Weź idź sobie pobiegać może z psinką, co? Dobra. Odrób potem lekcję, bo tego potrzebujesz. Bo jednak potrzebujemy tego i do naszej aspiracji, i w ogóle do szkoły też, bo ocena nam powoli spada. No i musisz to programowanie, ale też jesteś już taka zmęczona, więc chyba pójdziesz spać po prostu. Jak skończysz lekcję. Kolejny dzień w szkole. W ogóle ja sobie tak też pomyślałam, że może. Okej, to by nam się spełniło, dobra. Okej, no to może później, to też na razie nie. Okej, to teoretycznie możemy sobie ruszyć. Czemu nie wszyscy mają takie same bluzy? Co się dzieje? Czy jest tutaj ogólnie ta Darling, z którą
Idziemy na bal ponoć? Chyba nie. No dzisiaj się nie stawiła do szkoły. Okej, pożartuj sobie z nią. 5 razy potrzebujesz. No, żartujecie sobie? O, jak tutaj szybko to urosło, w ogóle ten skill? Halo? Musicie jeszcze żartować sobie. Aha, z 5 simami. Ten sim to aż to dzieło? Zaprzyjaźniła się z idealistycznym simem. Okej, okay, no spoko. Dobra, czas na lekcję. Dzień miłości jest jutro. Moglibyśmy pójść z kimś na randkę. Ale no nie wiem z kim. No możemy zaprosić tą darling gdzieś wejść. Tylko że ona nas zaprosiła jako przyjaciela na ten bal. Więc no nie wiem. Zachowuj się przyjaźnie. No to weź się zachowuj przyjaźnie wobec... O nie, 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 nie. Prawie coś kliknęłam związanego z balem. Ja wam mówię, ja po prostu czasem nie czytam, co jest napisane do końca. I potem tak to się kończy. Dobra, przyjazne, plotka po plotku i opowiedz żarcik. Dowcip z cyklu Puk Puk. I spróbuj zamówić do jedzenia coś, może tym razem się uda. O, no nie teraz, jesteśmy w szkole. I tutaj zachęcaj do biegania nago, what? Jesteście w szkole. Gdzie ona jest? Aha, tu. Powiedziałaś jej ten żarcik? Powiedziałaś, okej. Okay. To może teraz Gemmie, którą ciągle możemy za coś przeprosić, nie wiem za co. Albo idziemy na lekcję. O, no musi do toalety ogólnie. I zaraz mamy te zajęcia informatyczne, super. A, no zajęcia. Ogólnie dostałam jakieś powiadomienie, że tutaj jest to coś sportowe. Aha, tu, dobra. O, zrób sobie fotkę z... No moich znajomych to tu zbytnio nie ma, ale dobra, jest Cassandra. Przeglądaj towary. Dobra, możesz sobie coś zamówić do jedzenia. O, burrito z posypką z przypraw. Wow. Co za fajerwerki. Aha, ta budka już się zamknęła. Nie wiem, czy to się już nie będzie ogólnie może zamykać. Zamów jedzenie. O, z Gemmą się przyjaźni, chociaż się ciągle kłócą. Nie lubią. Okej, to się zatrybiło. Okej, chcę się przedstawić 10 simów, dobra? To przywitaj się ze wszystkimi, których jeszcze nie znasz tutaj. Aha, wszystko się skasowało. Aha! Dobrze, przełączyły mi się simowie po prostu. Dobra, już chyba się ogólnie wszystkim... Aha, jeszcze temu możesz się przedstawić. I tej kobietce. No dobra. Okej, trochę nie wiem, co to wydarzenie ma na celu, ale wracamy do domu. Okej. Jakby no nic się tu nie działo ogólnie, więc no nie wiem. Okej, kolejny dzień. I czekaj, czy ty naszcie się? Nie, w ogóle też z dyrektorką się przywitaj, a to... To się powinno zatrybić i wejdź sam w coś do jedzenia, ona ma znowu niezrobione lekcje, w ogóle...
Jakby, aha, jeszcze z kimś musisz się przywitać. Jakby bycie nastolatkiem jest po prostu na maksa trudne. Okej. Ona po prostu się z niczym nie wyrabia. I to już pomijając te wszystkie aspiracje. Po prostu jej nie starcza na wszystko czasu. Co ty robisz? Masz lekcję. Napisz sprawdzian. O, tutaj też uczeń siedzi przy biurku. Okej, wziął udział w sprawdzianie, ale... Okej, chcesz się zachować przyjaźnie w stosunku... nauczyciela? Okej, opowiedz jej niewiarygodną historię. Dobra, jedzenia nie potrzebujesz zbytnio. Więc... chwila, zastanówmy się. Tu ktoś obraz... Ktoś obraz namalował, fajnie, a tego murala nikt nie ruszył. Co ona właściwie by mogła porobić? Tego do tych zajęć programowania, no to nie ma jak, bo tu nie ma komputera. A czekajcie, zobaczmy to trendy, bo ja ogólnie nie wiem zbytnio o co chodzi w tym trendy. Przeglądaj trendy. Aha, to trzeba iść do tego sklepu. Tu możemy kupić jakby czyjeś rzeczy stworzone? Okej. Trend uliczny i drogowy. Spoko. To chilluje w klasie, śpiewa. A niech sobie śpiewa, niech sobie odpocznie. Chociaż raz jest niezestresowana na maksa, to jest na plus. Ale sobie tak myślę, że dzisiaj ona chyba nie pójdzie na te dodatkowe zadania, a zamiast tego wyślę ją na randkę. No bo jednak mamy ten dzień miłości. Więc czemu by nie? Niech idzie sobie na randkę, tak? Czasem można nie pójść na zajęcia dodatkowe. Co ty robisz? Napisz sprawdzian. Halo? Wyniki sprawdzianów. O, też ja świetnie sobie poradziła. Wow. Zbliża się bal maturalny. Aha, w sobotę jest. Kolacja. No dobra, no my chyba jesteśmy umówione na bal maturalny, także spoko, już nie musisz pisać. Dobra, w takim razie lekcje się skończyły. Tak jak mówiłam, nie idziemy dzisiaj na te zajęcia dodatkowe. Może chodźmy na randkę na Bubble Tea. No i dobra, chodźmy z Darling. Jakby zaprosiła nas. Powiedzmy, że my odczytałyśmy znaki źle i stwierdziliśmy, że ona chce się z nami umówić. pokaz mody. Okej. Dobra, hej, darling, czy możemy coś ci dać w prezencie? Ona jest tak na sportowo ubrana, może chcesz piłkę? Specjalnie dla ciebie. A chyba jej się nie podobała, wow. Pytaj o romantyczne zainteresowania, bo w sumie... Wait, stop. Aha, jeszcze się zastanawia i stara się siebie poznać, spoko. Czekajcie, no to weź ją popodrywa. Jesteś dzisiaj bardzo pewna siebie. Nikogo nie lubię tak jak ciebie? Co to znaczy? To jest przeurocze. Jak się zaprasza ogólnie na randkę? Jakby... Tego nie wiem. W sensie one nie mają takiej romantycznej relacji, więc... Aha, ona jest nieprzystępna. No to nie wiem, czy nam to wyjdzie. Okej, no nie wiem. Tak chyba... O, zaproś na randkę. Aha, to ja muszę jeszcze raz wybrać miejsce randki. No i chcę, żebyśmy tu były, na tej randce. Stop.
Okej, no zgodziła się pójść z nami na randkę, także jest plus. To prawda, zrobiła się to mega tłocznie. Czy ja mogę na przykład kupić coś tak jakby dla niej? No chyba nie. Szkoda. Dobra, usiądź razem tutaj. Jakby, czy wy możecie nam się nie wcinać do rozmowy? Halo, co się dzieje? Dobra, pożegnaj jakby kogo to obchodzi. Usiądź razem. Halo, darling, usiądź ze mną tu. Darling, jesteś ze mną na randce, nie z nimi. Dobra, może publicznie nie wyznawa jej uczuć. Ale dobra, pogadaj z nią chwilę. No jest to po prostu za dużo osób. Wymień się numerami, jakiś nieznany numer. Okej, psikusa nam ktoś robił, fajnie. Usiądź i rozmawiaj tutaj, no. Darling, usiądź ze mną, no. No co za masakra, człowiek chce tylko usiąść razem, no ale dobra, nie to nie. Poślij pocałunek w takim razie. O, usiądź tu, usiądź szybko! Usiądź zanim ona wstanie. No nie, no co robisz? Usiądź. Stop. No to chyba było złe miejsce na randkę, więc co, może chodźmy gdzieś indziej, bo tu jest po prostu za tłoczno. Aha, no nie możemy nigdzie pójść, jak mamy randkę, fajnie. Kto to tak ubrany, trendy? Co za praszka. Dobra. Pochwal wygląd. Mam wrażenie, że Darling nie jest z nami zbytnio zainteresowana. Także opowiedz swojej sympatii historię, jasne. Opowiedzmy historię. Szczerze bym wiedziała gdzie, to bym to zrobiła. O rety! O nie! W sensie, mówię o nie. O rety, ona ma w sobie nieotwarty urok. Tysza jest głęboko zadurzona w Simce imieniu Darling. I mówię o nie, bo wydaje mi się, że Darling trochę jakby nie jest aż tak zainteresowana nami. Ale okej, no to jest pierwszy crush, prawda? Jakby. Może tak być. Okej, przeprowadź ożywioną rozmowę. Darling, zaprosi na bal maturalny. My nie idziemy przypadkiem razem? Dobra, zaprosiłam jeszcze raz. Ja nie wiem, czy my idziemy razem, czy nie idziemy razem. Tak się upewni. Gdzie są ożywione rozmowy? Pogawędka. Ha? Albo jestem ślepa, albo tutaj nie ma takiej opcji. W ogóle rozprasza mnie ten outfit, ten look, patrzcie na to. Te dodatki, każda możliwa bransoletka, to, tu kolczyki, okulary niczym Harry Potter. Tutaj jakiś w ogóle zimowy strój, do tego buty na obcasie. Beautiful. Nie wiem, co tam się w środku dzieje, ale super. Oh my gosh. Gdzie idziesz? O, potrzymajcie się może za ręce. Ha? Okej, okay, zgodziła się, żeby z nami pójść na ten bal, ale. Aha, bo to jest dalej ten pokaz mody. No w sumie pewnie to takie rozprasza ciągle. No, to był zły pomysł po prostu. O, ale chyba się kończy. O, uściskały się. Pocałuj w szyję, o mgy. Jeszcze nawet się nie pocałowały normalnie, a to ją w szyję chcę całować. Ej, tu jest pełno bubble tea. Czy możemy sobie je wsiąść z podłogi? Ogólnie nie możesz jej pocałować nawet chyba. A jest, pierwszy pocałunek. Dobra, let's go, let's do it. Jakby to nie musi być miłość, wiecie, do końca ich życia. W sensie na pewno nie będzie, bo jest nawet aspiracja o tym, że ona musi zostać przełapana na zdradzie, także. Może to będzie to. Nie, no pierwsza miłość to musi być urocza, słodka i w ogóle. Ej, co tamten za reakcję wczoraj zrobił? Widzieliście go? Może też, może on miał crusha na nas. Na pewno, wszyscy mają crusha na nas. Spróbuj uwieść swoją sympatię, no that's too much. Stop it. Dobra, możemy już właściwie. Czy tu ktoś zostawił na toalecie kubek?
Wolfgang się chce z nami pożegnać. Ta nas w ogóle obraża. Aha, bo nas nie lubi, ale czemu? Nie wiem. Dobra, może zakończmy tą randkę? Chociaż, no dobra, czekajcie. Uda nam się do końca, bo ona się zaraz kończy. Jakby, no nie chcę jej zbytnio uwodzić. Jakkolwiek by to nie brzmiało. Rozmawiają o małżeństwie, jeez. Please. Gdzie tu są? Dobra, spróbuję mu wieść. Czemu nie? tak polega, na tym polega uwodzenie, no ma to sens. Wiem, że jesteś głodna, ale... Jeszcze chciałabyś ożywioną rozmowę. Ale ja nie wiem, gdzie to jest. Dobra, never mind. Zakończmy po prostu tą randkę. Możemy już? Jej! A, udało nam się i tak legendarną randkę. Czekajcie, ona by chciała jeszcze kwiatki dać. Możemy? Poprosimy o bycie dziewczyną, może po prostu na tym balu? Nie wiem, jak się daje kwiatki. A, ja chyba muszę mieć kwiatka. Czekajcie. Może mogę kupić na Plopsi. Czy jest tu jakiś kwiatek? Nie ma. Kup prezenty. O, różyczka, proszę bardzo. Oh my gosh, jaka droga różyczka. No jak się to daje? A, wręcz prezent? Róża. Dobra, zaliczyłaś, spełniłaś. O, cenię spędzany z tobą czas, jak słodko. Dobra, my idziemy stąd, bo jesteśmy zmęczone. A jutro mamy bal, ona musi się wyspać. Okej, okay. Dobra, no tutaj sobie zakończymy tą część. Ona musi iść do spanka, ups, i w ogóle. I w kolejnej części zaczniemy od balu, naszego pierwszego, bo myślę, że będziemy mieli tutaj dosyć sporo tych bali, bo ona będzie długo nastolatką. Ale no tak. Dziękuję bardzo za oglądanie i do zobaczenia następnym razem. Pa, pa!